Sprawa tablicy to jest sprawa dość skomplikowana, bo ten problem trwa od właściwie kilku lat. Od tego momentu, kiedy dyrektor naszego Muzeum Romantyzmu w Wynogórze rozpoczął starania, żeby taką tablicę umieścić w krypcie wieszczów w Krakowie na Wawelu. Otóż, ponieważ wcześniej były umieszczone inne tablice naszego wieszcza IV Norwida, wspaniałego muzyka naszej chluby i dumy Chopina, dlatego też konserwator tegoż muzeum, czy właściwie krypty na Wawelu, trochę się opiera, ponieważ uznał, że one nie były tam umieszczone, te tablice poprzednie, zgodnie z oczekiwaniami i właściwie jest tam jakiś błąd w sztuce. Dlatego też trochę blokował umieszczenie tej tablicy Zygmunta Krasińskiego. Ja dlatego też podjąłem starania u pana ministra Zryjewskiego, ażeby rozpocząć na nowo rozmowy na temat umieszczenia tablicy Zygmunta Krasińskiego. I pan minister po wielu rozmowach, po konsultacjach z profesorem Ziejką, który zajmuje się ochroną zabytków w Krakowie, postanowił w uzgodnieniu z kustoszem na Wawelu, z panem ministrem, pan minister Zryjewski, z panem profesorem Ziejką, że zostanie w ogóle przebudowana jak gdyby krypta wieszczów, jeśli chodzi o tablice, czyli te tablice będą ujednolicone. Jest w tej chwili trwa proces jak gdyby uzgadniania, jak mają wyglądać te tablice, no i oczywiście przygotowanie kosztorys, bo to też kosztuje. Prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy powinno się to rozstrzygnąć i mam nadzieję, że zostanie zakończone właściwie, czyli finał będzie taki, że tablica naszego rodaka, naszego ziemianina, naszej dumy tutaj ziemi ciechanowskiej, trzeciego wieszcza będzie na Wawelu umieszczona.